non ho mai avuto paura di volare. Da bambina credevo che così in alto noi, come anche gli uccelli, non avessimo più preoccupazioni. Varsavia era lì sotto. Questa volta invece sentivo il desiderio di scendere. Non so perché, ma mi prese una gran voglia di farmi un regalo. Avevo visto un quadro, una giovane elegante signora che sembrava uscita da una serata varsaviana. Non sapevo se era ancora lì. Decisi di sfidare la sorte. Więc po pierwsze, żeby uzyskać odpowiedź od kart, trzeba stworzyć atmosferę. Trzeba zapalić świecę. Oczywiście trzeba znać układy kart, bo nie każdy układ jest właściwy. A po trzecie, trzeba wyłożyć trzy karty i bardzo głęboko wniknąć w ich znaczenie. Odwołać się do własnej intuicji. Dzień dobry pani. Dzwoniłam do pani w sprawie obrazu. Tak, tak, tak. Pamiętam naszą rozmowę. Proszę pani, czy chodzi o ten piękny obraz dziewczyny młodej, roznegliżowanej na portrecie? Tak, to chodzi o ten obraz. Tak, chodzi o Warszawę. Warszawy? No tak ją nazwaliśmy. Warszawa. Tak nazwała ją właśnie właścicielka. Zaprosił do środka. Ma che storia è che i quadri hanno un destino. Per quella strana signora, il mio e quello di Varsavia dipendevano da una carta. La nave del ritorno. E dunque eri tu. Mio Ulisse, conosco, sai, il tuo inquieto vagare. Fu lunga per te la strada. E l'ombra di una rondine si posò sulla tua nave. Usasti tu alla mia porta. Cercavi proprio me. Teraz nie patrz w przeszłość, patrz wstecz. Warszawa należy do ciebie. Ero così felice di aver ritrovato il quadro che non pensai troppo quelle coincidenze. Avevo già immaginato il posto giusto per Varsavia, nella parete di fronte a un mio vecchio ritratto con cappello. Un regalo a sorpresa di un mio amico pittore ricevuto pochi giorni prima di partire per l'Italia.